Witam na kolejnym meczyku piątej kolegi Ligi CPL Action sezonu szóstego. Mam przyjemność komentować meczyk Brutale kontra Grom. I tak, Brutale.pl grałem na Jazim, obiekcie 252 UT 32 53 TP i ja mi chciałem 449. Gromy grałem na Isie trzecim, T 32 50 TP, Love i Nomadzie. No, a zrespiło mnie po stronie atakujących, więc szybciutko lecimy do obrońców. Oczywiście wojna polsko-polska, dwa polskie teamy. Jak wspominaliśmy z Drakiem na transmisji ogólnej na Twitchu, Bru to takie nasze beniaminki, czyli czarne konie rozgrywek. Za to gromy to są weterani WOTA, wszelkich lig i tak dalej, i tak dalej. Którzy po chwilowej nieobecności w rozgrywkach klanowych powrócili. Oby w glorii chwały. Oczywiście nie to, że panom z Brutali źle życzę. O to, co wcześniej rozmawialiśmy po meczyku No Capów kontra BWP, o temacie rozstawiania. Bru postanowił troszeczkę wyżej podjechać. Oczywiście częścią teamu tylko. No tu będzie za chwileczkę ciekawe. Kolega Brutal się może lekko zdziwić. I to chyba będzie dużo kosztowało. Nomad z trójeczką, jak tu wskoczą mu na plecy. Szkoda, się panowie zawahali. Oczywiście szkoda dla Gromu, ponieważ ten Amix powinien już być w garażu. Czekajcie, czy tu jest tam w wąwozie też się dzieje? Czy jest tu osłania go? No ale gdyby przeskoczyli tu za tą górkę, ten wisełka na obiekcie 252 nie zdążyłby podjechać. Chyba lekko to panowie przespali. Brakło takiej ostrej decyzji. Dobra, to mamy fajniejszy raz. Tam się panowie będą przez chwileczkę klepali ostrożnie, bardzo ostrożnie. Tutaj jest zdecydowany atak gromów. I tak. Gromy mocno oddają. Kurczę, w zasadzie wszystkie czołgi podawały sporo hapsa. Mamy 61 do 82, no spora różnica, na niekorzyść oczywiście klanu Grom. Ten Jarzi tu robił naprawdę niezłą robotę, ale mamy 1-0 w lufach, czyli skuteczniejsi, jeżeli chodzi o Focus Fire, są Gromy. No ale co z tym, jak są mocno na oparach i to bardzo. Tutaj mamy Jigita na 53 TP, kurczę, prawie na full hapsie. Jazzy ma bardzo, również bardzo dużo. A tutaj znowu tragedia, czyli Rami Rejos garaż, o właśnie, sorki. Mariusz Złoty za chwileczkę również. Graba jest tam, mamy po jeden, panowie w wąwozie się dalej tam macają, tam nie oceniamy. Wierchy kończy nam w tym momencie Mariusza Złotego. I graba 8503.pl zostaje sam na dwa czołgi. O ile z Jazim nie będzie miał żadnego problemu, z Dżigitem już może. Tutaj będą decydowały, kto jest lepszym potyczkach 1 na 1, gdyż hapsa troszeczkę więcej ma Jigit. I tam widzę 3 do 2, czyli wisełka kończy nam Ronina. Zostaje na górce nam dziunek na Nomadzie, pewnie nieprzeładowany, więc mający pewien niezły problem. Zgaduję dlatego, że jest nieprzeładowany, gdyż ucieka do przodu. Tu mamy sklejeczkę. Pytanie. Kto z tej sklejki lepiej wyjdzie? Dzigić się dignę od graby? Czy graba się wstrzeli, czy się nie wstrzeli? Ups, do wody to nie jest dobry pomysł. Woda mocno zwalnia. O właśnie. Ups. I Dzigit wykorzystuje tą szansę. Strzela za sporo więcej. Te czy dwójeczkę, no niestety to dla sporo hapsa na strzała. Wyprostuj się, graba do kolegi. Sklej się ponownie z nim, gdyż ten strzał cię wyśle w garaż. O właśnie. Dobra, i mamy 4-2. Został nam dziunek na Nomadzie, ale niestety na oparach, a ma przeciwko sobie prawie pełnego. Zasłania mi to będzie brutal, tak? Na MX 4. 4-9. Wersji HMH. Kontra. A tu mamy Jigita.
Co wejdzie pierwsze? Czy Dżigit wsadzi za 171? Nie, Dżuniek zrobił to pierwszy. No ale niestety jest 4-3. Znaczy nie wiem, czy niestety dobry wynik wbrew pozorom. Tracą tylko jedną lufę. Dobra. Ups, wstrzał na szybko za 0. I zostajemy z takim wynikiem. No kurczę, no nie. Oczywiście przegrana jest, bo jest przegrana, ale. Taka niezła. No tam chłopaki, czyli Wisełka i Brutal zrobili robotę na tej przełęczy. Tak, po co nie przegranych, ponieważ mniej czołgów było, najwięcej zrobił 1900, zrobił Graba, a po stronie wygranych 1000, 1797, Wierchy 17 na czołgu Jazzy. No to tak ładnie, szczerze mówiąc. Fajne, szybkie. No kurczę, tam te dwa gromy troszeczkę przyspały. Mogli się wtedy wylać na tego AMX-a. Naprawdę, mogli się wylać. Obieg nie zdążyłby podjechać. Przy jego reloadzie, nawet gdyby podjechał, oddałby góra jeden strzał. Nomad na spółkę z listem trzecim powinni go spokojnie skończyć. No by trochę inaczej to wyglądało. No, sorry panowie, taka moja ocena. I mamy drugą rundę, zmianę stron. Tak szybki rzut okiem, tam brutale niespecjalnie cokolwiek zmienili. Ale fajne, szybkie spotkanko. Podobało mi się. I tak, gromy grają na Jazim, Defenderze T32, 50 TP i Lowie, Brutale również na Jazim, obiekcie 252 u T32, 53 TP i AMX-ie M4 49 wersji HMH. Ten Jazim to jest fajny teneczek, szczerze mówiąc. Patrzcie, jeszcze z fajnym malowaniem. Dobra, przeleci. O, dobra, lecimy do góry. Obrońców widzieliśmy, jak wiemy, 5 minut. 5 na 5. Jeżeli ktoś zaczął dopiero teraz oglądać, dlaczego są różne czołgi, już wyjaśniam, ponieważ regulamin stanowi, że każdy czołg ma być innej nacji, czyli team ma mieć czołgi 5 różnych nacji. Dzięki temu widujemy naprawdę egzotyczne czołgi, niespotykane na innych turniejach, eventach, mapach globalnych i innych dziadostwach. I tak. Jestem ciekaw, czy to, że jest ten wierchy tutaj na tym jazdym, czy to jest podyktowane tym, że go zrespiło na drugim respie i dostosowali taktykę do tego, gdzie go zrespiło, czy po prostu zamysł taktyczny. Szybki czołg, więc spokojnie mogło tak być. Panowie tutaj troszeczkę widzę razem, będą wszyscy atakowali, czyli nie ma takiego rozjazdu, jak to poprzednie klany nas niejako tutaj na tej mapie nauczyły. No, ten wierchy tam Jazim może zrobić robotę. O, właśnie, dobra. Jeżeli oczywiście będzie miał przestrzał, ponieważ panowie tu stanęli właśnie tak, jak ja bym chyba sobie na tej mapie wymyślił, czyli stanąłbym właśnie tutaj na linii 0. Rozstawiony mamy całego kapa do swojej, znaczy pod niezłym ostrzałem. Panowie muszą kawałek prostego terenu przejechać. Kilka górek mają, ale. Dobra. Kapa na pewno nie zrobią, jedynie co to mogą próbować. W tym momencie ten Jazzy stojący tam z tyłu został wyeliminowany. Musiał kolega podjechać do przodu, gdyż niewiele by tu zdziałał. Oprócz tego, że strzelił i chyba to on zabrał grabie sporo hapsa, prawie 400. Dobra, dobra, gdzie jest tutaj nasz Roli? O właśnie, tu pokazuję miejscóweczkę na przyszłość. Co prawda kolega dostał od razu spota, ale miejscóweczka fajna. Ups, tylko niestety kosztowało go to bardzo dużo, jak widać. Został na strasznych oparach, więc chyba gra nie warta świeczki. A, to fajna miejscówka, tylko szkoda, że to jest poza mapą. Dobra. I mamy lekką przewagę Brutali. Będę mówił pełną nazwą, ponieważ podoba mi się ta nazwa Brutal.pl.
Dobra, co tutaj nam się dzieje? Gromy tam przegrały tylko jednym czołgiem. Tutaj w zasadzie jakby mają sporą szansę to odzyskać. W Hapsie zaczynają gromy lekko przeważać, tylko pytanie, czy to wykorzystają, czy ten Focus Fire będzie lepszy. Mają 1-0, to też swoje robi, czyli... O, i mamy po 1, Roni nadal na opara, gdzieś tam gdzieś się powinien mocno chować. Maruż nam kończy wisełkę, więc mamy 2-1. Ten Jazzy z tyłu, to jak widzę, próbuje robić robotę. Musi, ma tylko 200 hapsa, czyli jest na strzała. Przy złym RNG nawet na 2. I mamy 3-1. No, tego to już chyba nie wyciągną panowie. 3-2. Mariusz, masz full hapsa podjeść. Zasłoń kolegów. Możesz naprawdę sporo przyjąć. Tego brutala powinieneś skończyć. Przyceluj, masz naprawdę dużo czasu. O właśnie, spokojnie. Zauważyłem, że niektórzy gracze bardzo chaotycznie, oczywiście nie jest to do ciebie, Mariusz, bardzo chaotycznie strzelają niekiedy. Nie zużywają tej sekundy na przycelowanie. No i dobra, i mamy 5-3. No, gromy tu pokazały klasę, szczerze mówiąc. I tak, po stronie przegranych najlepszy wynik zrobił 1700 wierchy na Jazim, a po stronie wygranych kto nam tu? 2400 na Lowie. No to nam się tu kolega Mariusz Złoty rozstrzelał. Dobra, wracamy do garażu. Ta runda zdecydowanie dla gromów. Dobra, idziemy. No, dobra, jesteśmy z powrotem w garażu. I ja dziękuję za zerknięcie na to moje ględzenie i zapraszam na kolejne spotkanie.